Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym tworzeniu smart kontraktów na platformie Ethereum. To już jest ósma część. Wprowadzimy trochę zmian w kodzie oraz będziemy wyliczać DNA dla nowego zombie, który jest zarażony przez już jedno z istniejących zombiaków. Także zapraszam Cię do tego odcinka. W jaki sposób będzie wyliczane to DNA nowego zombiego? Jest ono wyliczane po prostu jako średnia arytmetyczna z dwóch wartości, gdzie pierwsza z nich to DNA tego gryzącego, kąsającego, a druga wartość to DNA tego właśnie zarażonego obiektu czy też stworzenia. Oczywiście w dalszej części, jak tutaj autorzy wspominają, można również sposób wyliczania tego DNA zmieniać. Tutaj na samym początku zastosowana jest taka dosyć prosta i prymitywna metoda. Niemniej jednak myślę, że jak na te potrzeby wystarczająca. Polecenie tutaj opisane na ekranie. Najpierw przede wszystkim musimy mieć pewność, że to właśnie nasze docelowe DNA, czyli target DNA, nie jest dłuższe niż 16 bitów. Wykonamy to właśnie za pomocą dzielenia modulo, czyli dzielenia, które zwraca nam resztę z dzielenia. I tutaj wykorzystamy zmienną DNA modulus, która została zadeklarowana chyba jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, w pierwszej części tego kursu i obecnie znajduje się w pliku zombie factory, który został przez nas zaimportowany w trzeciej linijce kodu. Także myślę, że ta właśnie napisana 11 linijka będzie odzwierciedlać to pierwsze polecenie. Następnie ta nasza funkcja powinna, w tej naszej funkcji powinniśmy zadeklarować wartość zmiennej dla nowego DNA. I tutaj zwróćmy uwagę, że nie korzystamy już ze storage, czyli tej wartości nie przechowujemy na blockchainie. Jest to wartość, która po prostu będzie za każdym razem generowana na nowo dla każdego nowo zarażonego obiektu i nie ma potrzeby zgodnie z wymaganiami przechowywać jej na blockchainie w trwały sposób. Także wykonujemy to odwołując się do właśnie DNA, do atrybutu naszego obiektu, czyli myZombie, następnie .dna, jest to DNA, do niego sobie dodamy ten target DNA, czyli to, które zostało powyżej zadeklarowane i w ten sposób podzielimy to przez 2, aby spełnić wymagania narzucone nam tutaj przez autorów tego kursu, aby właśnie nowe DNA było wyliczane jako średnia arytmetyczna z dwóch wartości. Pierwsza z nich jest to obiekt, który zaraża jego DNA i druga wartość jest to target DNA, czyli ta wartość zarażanego stworzenia. I oczywiście musimy jeszcze zgodnie z poleceniem stworzyć tego zombiego, czyli wywołać funkcję create zombie, również zadeklarowaną w pliku zombie factory. Nowe zombie ma się po prostu nazywać no name. Tutaj również moglibyśmy to w jakiś ciekawy sposób to imię generować, jednak polecenie jasno wskazuje, aby to nowe zombie po prostu miało nazwę każde takie samo no name oraz musimy wskazać, jaka wartość DNA dla tego nowo utworzonego, nowo powstałego zombiego nas interesuje. I myślę, że to wszystko. Sprawdźmy odpowiedź. Tak, gratuluję. Zapraszam do kolejnej części oraz do zadawania pytań w komentarzach. Dziękuję, cześć.